Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. To już ostatni dzwonek dla wszystkich tych, którzy nie odebrali jeszcze swoich akcji z fabryki łożysk tocznych. Tylko do 24 maja można je odebrać. Uprawnionymi do ich otrzymania są ci, którzy w chwili komercjalizacji zakładu, a miała ona miejsce 2 stycznia 1995 roku, byli pracownikami fabryki, fabrycznymi emerytami albo rencistami, którzy przepracowali w niej minimum 10 lat. Pod warunkiem jednak, że do 19 listopada 1997 roku złożyli oświadczenie woli nieodpłatnego nabycia akcji. Proces udostępniania akcji rozpoczął się 24 maja 2012 roku. Dotychczas udostępniono akcje 6175 uprawnionym spośród 7730 uprawnionych. Aktualnie ten proces będzie się już kończył 24 maja 2014 roku, dlatego też zachęcam wszystkich, aby uprawnionych oraz ich spadkobierców, aby skorzystali ze swoich uprawnień i nabyli te akcje nieodpłatnie, ponieważ później no niestety nie będą już mieli tej szansy. Uprawnieni pracownicy FLT Kraśnik mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji do 24 maja 2014 roku. Po tym terminie prawo do nieodpłatnego nabycia wygasa, a nieodebrane akcje przechodzą na Skarb Państwa. Po 24 maja akcje mogą nabyć jedynie spadkobiercy uprawnionych pracowników, o ile do 24 maja złożą do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub przedstawiał notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Tak więc trzeba się spieszyć, bo warto być współudziałowcem największego zakładu pracy w naszym mieście. Obecnie jedna akcja ma wartość 10 zł. Z czasem, gdy FLT trafi na giełdę, każdy, kto posiada akcję, będzie mógł na giełdzie papierów wartościowych grać i powiększać swój kapitał. Szczegółowe informacje na temat udostępniania nieodpłatnego akcji można znaleźć na stronie Fabryki Łożysk Tocznych. To jest strona www.flt.krasnik.pl. Można również zadzwonić na numer telefonu 81 825 7352, a także można bezpośrednio przyjść do naszego biura akcji, które mieści się przy bramie głównej Fabryki Łożysk Tocznych. Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Aktualnie odbywa się w firmie wizyta inwestora. Wykup akcji będzie przedmiotem rozmów. Szczegółowe decyzje odnośnie tej sprawy zostaną przekazane do wiadomości zainteresowanym. Przypomnijmy, że tylko do 24 maja można nieodpłatnie odebrać w FLT akcje. Osoby zgłaszające się w celu odbioru winny zabrać ze sobą dowód osobisty lub ważny paszport.